Witam, witam! Dzisiaj o Cardano! Oj, oj, Cardano, ale nas zawiodłeś, kurde, w 2021 roku, tak? Spadłeś na ryj jak cholera. Mamy nadzieję, że w tym roku 2022 podniesiesz się, kurde, na łopatki i będziesz podróżował na Księżyc bardzo szybko, tak? Żartuję, żartuję. Tutaj Cardano w ogóle, patrzcie, w ogóle w ciągu jednego dnia spadło Cardano o 5%, w ciągu miesiąca o 20%, tak? W ogóle Cardano stoi bardzo, bardzo nisko. Ludzie pokupowali wysoko, teraz płaczą i szlochają, której osobiście dużo takich znam, tak? Jednak Cardano nie dotrzymało słowa, upadło, Dogecoin i ten, i Shiba Inu jednak wybiło Cardano, tak? Ludzie stracili cierpliwość, wybrali pieniądze. Cardano można stakować na eToro, tak? Też dlatego jest nadzieja, że w tym roku Cardano pójdzie przynajmniej o połowę czy o 100% w górę, tak? Albo nawet więcej na Księżyc polecie, tak? Czemu? Patrzcie, w ciągu, kurde, dwóch dni przybyło 100 kontraktów, tak, na blockchain Cardano. I tu jest bardzo, bardzo dobry indykator, że cena idzie w dół, a kontrakty i ekosystem idzie w górę, tak? To czyli tutaj można, już się pali tutaj czerwona lampka, może ktoś nie ma Cardano, może się chce skusić, tak? Tutaj patrzcie, w ogóle jest optymizacja Cardano, update wielki Cardano, tak? Tutaj też czytałem o tym, gdzieś Jacho napisało. Tutaj wielki update Cardano, tak? W styczniu. I ten. I Cardano w ogóle będzie miało większy blockchain, szybszy blockchain, tak? I w ogóle więcej transakcji będzie mogło wziąć, tak? I tutaj właśnie chodzi o ten właśnie ten. Czyli oni to robią na przyszłość, oczekują większy ten ekosystem, większy, jak się nazywa ten? Przepływ kasy i ludzi, no transakcje ten, większy ten, no. Sorry, po polsku nie mówię, 25 lat mieszkam w Azji za granicą, utrzymuję się z krypto, tak? I z inwestycji w ogóle, które zrobiłem, kurde, 5-6 lat temu, tak? I tutaj mam nadzieję, że może ktoś skorzysta z moich porad. Dobra, idziemy dalej, co tu się dzieje? Ale w ogóle, tak już mówiłem wcześniej, tak, Cardano cena jest najniższa w ciągu 10 miesięcy, tak, dlatego te ludzie cierpią i właśnie nie spodziewali się, że Cardano tutaj będzie 1 dolara stało na początku tego roku, tak, przewidywania były Cardano do 5 dolarów pod koniec roku 2021, tak, co w ogóle teraz żart i śmiechy, tak, wszystkie te kanały, które tam robiły takie filmy, że na Cardano pójdzie tam tak i tak, to dlatego ja predykcji na swoim kanale nie będę robił i nie będę mówił, ile podskoczy pod koniec roku, tak, bo nikt tego nie wie, tak, to jest tylko spekulacja i taki ten łapanie ten ludzi, którzy będą oglądali twój kanał, tak, na kurde, na tytuł. Tutaj patrzcie, tutaj jest dobra taka też jazda, tak, w ogóle Cardano idzie w swój metaverse, tak, swój metaverse będzie miał, to najpierw tutaj opowiem, będzie miało swój metaverse, który wychodzi, tak, i tutaj też oni inwestują bardzo, bardzo ostro w metaverse, tak. I tutaj też Metaverse już się przyjmuje, tak? Tutaj taki token wyszedł, Urgo, tak? I ten Urgo token już poszedł 11% się już sprzedał. I ten, i tutaj już jest adopcja Metaversu w ogóle. Tu sobie poczytacie, jak chcecie, o tym właśnie Urgo, co tam daje, to nie będę już ten stakowanie, tam wszystko, tak? I ten, i daje w ogóle to, że będzie pierwszy Metaverse, gdzie będziemy mogli grać i mieć w ogóle NFTs, tak? To teraz jest wielki, kurde, boomuje, tak samo jak i na Ethereum blockchain albo na Solany, tak? I tu jest bardzo obiecujący dla Solany zastrzyk w ogóle nowej kasy, nowych, kurde, uczestników w ogóle w inwestycji i stakowaniu, no, może nawet, tak? Bo jest nowy token, nowy metaverse, tak? Tutaj będzie coś się tam działo, tak? I tak się właśnie, kurde, ulepsza Cardano, tak? Jest dużo właśnie dobrych wiadomości, ten cały co-founder, cały boss tego Cardano, ten Charles, jest w ogóle też pomógł zrobić Ethereum, tak? On ma doświadczenie, tak? To będzie proof of stake, to czyli stakowanie. Można stakować na eToro, tak? A w ogóle teraz Ethereum wchodzi też w stakowanie Ethereum, nowy update i to może też jest też przez te Cardano, tak? To czyli Cardano jest obiecującą kryptowalutą. Fees, gas fees są bardzo niskie, tak? I są bardzo atrakcyjne dla inwestorów, tak? Okej, życzę wam jak najlepiej, miłego dnia, pozdrawiam, yo, yo.